Cześć! Dziś opowiem o obróbce krawędzi szkła. Na koniec filmu przedstawię szczęśliwego zwycięzcę z poprzedniego odcinka. Osoba, która wygrała szablon ułatwiający cięcie nietypowych łuków. W poprzednich odcinkach opowiedziałem o procesie cięcia szkła. Omówiłem, czym jest ten proces, jak się do niego zabrać i co jest ważne przy cięciu szkła. Wybraliśmy też odpowiedni nóż do cięcia szkła, omówiliśmy ich budowę, przeznaczenie i mocno sklasyfikowaliśmy ich rodzaje. Omówione zostały też kątowniki, liniały oraz szablony do cięć krzywoliniowych. Mając te wszystkie elementy, jesteśmy już w stanie wyciąć szkło i przygotować formatki do dalszej obróbki. Tematem filmu będzie kolejny krok, czyli omówienie takich zagadnień jak tępienie szkła, szlifowanie krawędzi oraz nadawanie im docelowego wyglądu przez polerowanie. Po wycięciu szkła na określone wymiary, szkło może zostać poddane obróbce mechanicznej lub ręcznej na zimno. Obróbkę taką wykonuje się w celu poprawy funkcjonalności szkła, podkreśleniu jego wyglądu lub też indywidualizacji. Obróbka krawędzi może służyć też do poprawy bezpieczeństwa szkła, na przykład poprzez eliminację ostrych krawędzi lub też niezbędna do wykonania kolejnych etapów, na przykład hartowania. Do procesu hartowania szkła cienkiego wymagane jest przynajmniej tępienie, natomiast najlepiej zawsze zrobić szlifowanie. Podstawową obróbką szkła możemy podzielić na tępienie krawędzi, szlifowanie krawędzi i polerowanie krawędzi. Jeśli szkło ma być doprowadzone do maksymalnej formy estetycznej, zaleca się stosowanie szlifowania lub szlifowania z polerem. W przypadku, gdy szkło ma być obrobione tylko w taki sposób, aby się nie skaleczyć, wystarczy je tylko i wyłącznie zatępić. Gdy tafla będzie montowana w taki sposób, w której krawędzie nie będą widoczne, zdecydowanie wystarczy również zatępienie krawędzi. Tępienie krawędzi stosuje się też do celów montażowych, aby osoba montująca miała wyższy komfort pracy. Pierwszym podziałem, jaki dokonamy tutaj, będzie szlifowanie przez maszyny stacjonarne i urządzenia ręczne. Maszyny stacjonarne do szlifowania szkła to ogromna grupa produktów. Potocznie nazywane są też krawędziarkami. Bardzo dużo producentów stara się zaopatrzyć w swoje produkty zakłady przetwórstwa szkła. Mistrzami w tej dziedzinie zawsze byli Włosi, Botero, Bavaloni. Jednak ekspansja chińskiego rynku spowodowała bardzo duży napływ urządzeń z Azji. Przykładowa cena maszyny z Azji to koszt około 100 tysięcy złotych, natomiast maszyna z Włoch to już cena od 100 tysięcy euro. Krawędziarki do szlifowania szkła zbudowane są z szeregu silników, których każdy spełnia określone zadanie. W wyborze można kierować się różnymi parametrami. Kupując krawędziarkę do naszej firmy, sugerowałem się wyborem małej maszyny o tarczach garnkowych. Wybrana maszyna ma sterowanie manualne, niekomputerowe i składa się z 9 silników, ale to temat na osobny materiał. W tych kilku zdaniach chciałem jedynie zasygnalizować ten fakt, gdyż temat krawędziarek wymaga indywidualnego materiału. Oprócz najbardziej popularnych maszyn szlifujących z tarczami garnkowymi są jeszcze szlifierki z tarczami obwodowymi. Charakteryzują się one niestety mniejszą precyzją i znacznie mniejszą ilości sekcji silnikowej. Problemem też jest używanie tarcz, które wpływa na jakość szlifu oraz niewielka dokładność w kontroli tego procesu. Na krawędziarce garnkowej możemy na przykład ustawić, aby szkło zostało zeszlifowane o 3,5 mm. Występują też małe szlifierki o jednym silniku, co jest ogromną zaletą dla małych zakładów. Szlifierki garnkowe wykonują szlifowanie w kształcie szlifu trapezowego, natomiast obwodowe mogą wykonać tak zwany C-cant. W dzisiejszym filmie skupimy się jedynie na maszynach ręcznych, niedrogich urządzeniach, które możemy wyposażyć każdy warsztat bez konieczności inwestowania dużych środków. Ale należy zaznaczyć, że oprócz urządzeń ręcznych do celów obróbki krawędzi istnieje szereg zaawansowanych maszyn. Maszyny takie jak krawędziarki obwodowe, garnkowe, krawędziarki poziome, szlifujące dwie krawędzie za jednym przebiegiem, centra numeroczne, frezarki, water jetty, to cięcie strumieniem wody, plotery, zautomatyzowane linie produkcyjne powiązane kilku maszyn w jeden proces, roboty AI, sztuczna inteligencja, nie będą omawiane w tym materiale, jednak fakt ich istnienia wymagał tego zaznaczenia tutaj. Centra numeryczne i wszelkiego rodzaju frezarki mają możliwość wykonania dowolnego kształtu szlifu w zależności od użytego sprzętu, który dobierany jest w miarę potrzeb, nawet podczas pracy urządzenia, ze specjalnego zasobnika. W tym materiale chcę jedynie skupić się na podstawowych narzędziach do obróbki szkła,
a do ich przedstawicieli na pewno należą urządzenia ręczne. Urządzenia ręczne do obróbki szkła to niezbędne wyposażenie każdego zakładu obrabiającego szkło. Są to szliferki na pasy bezkońcowe. Używając odpowiednich pasów do szkła możemy nadać krawędziom odpowiednią strukturę, praktycznie nie do odróżnienia od szlifu maszynowego. Z doświadczenia powiem, że świetnie sprawdzają się urządzenia marki Makita wraz z odpowiednimi rodzajami granulacji pasów. Możemy tutaj wyróżnić pilniki taśmowe o szerokości 9x533 oraz 30x533. Są to wymiary pasu podanego w milimetrach, gdzie mniejszy oznacza szerokość pasa, a drugi, większy, obwód po całej długości. Kolejnym elementem takich szlifierek są szlifierki o rozmiarze pasa 100x610. Również są urządzenia większe z pasami 100x3000. Również występują w postaci krzyżowych z dwoma pasami. Mam dla Was osobistą rekomendację. Wybierając szlifierkę ręczną Makita, potocznie zwana też czołgiem, do typowych zadań na pas 100x610, najbardziej popularne, mamy do wyboru dwa modele. 9924 i 9404. Wybierzcie ten tańszy model, który jest około 1 kg lżejszy. Ten kilogram różnicy robi bardzo dużą robotę przy pracy. Po prostu nie będą Wam się tak szybko męczyć ręce. Oczywiście istnieje też drugi rodzaj pracy, w którym urządzenie stawiamy do góry nogami i tutaj w ręku trzymamy z kolei szkło. Zazwyczaj służy ono do obrabiania małych kawałków szkła. Będąc przy obróbce małych elementów szklanych, wspomnę jeszcze o szlifierce Cristallo, która przeważnie służy artystom, witrażystom do pracy. Te sprytne urządzenie działa na mokro i do szlifowania używa się specjalnych głowic. Czasami do prac szklarskich też się przydaje, ale raczej jest to sporadyczne. W sprzedaży mamy jeszcze głowice i gdyby ktoś był chętny, zapraszam do kontaktu, ponieważ zostało nam kilka sztuk, a wycofaliśmy się już z tego rodzaju urządzeń. Urządzenia o szerokości pasów 100x610 służą do obróbki dłuższych krawędzi. Natomiast jeśli mamy potrzebę obróbki krawędzi z wycięciem, używamy już tych pilników mniejszych 30x533. W przypadku obróbki typowego wycięcia pod zawiasy do kabin prysznicowych, na przykład procesu hartowania, oprócz pilnika można użyć też stożka. Tak jak wspomniałem, proces hartowania wymaga obróbki krawędzi szkła. To jest bardzo ważna kwestia. Podczas szlifowania tych wycięć należy zwrócić uwagę, aby nie przegrzać szkła, gdyż w procesie hartowania te elementy są newralgiczne. Wszelkie miejsca zmiany kształtu w danej formatce są poddane ogromnym naprężeniom podczas hartowania i należy zwrócić szczególną uwagę na te miejsca. Nie przegrzewajcie tego elementu zbyt długim szlifowaniem oraz zwróćcie uwagę na dokładnie zarobienie wycięć i otworów. Oprócz wspomnianych narzędzi można użyć również adapter na wiertarkę i specjalnego stożka z pasa diamentowego o bardzo dużej wytrzymałości. Zaletą tej metody jest bardzo duża trwałość, wysoka precyzja i fakt, że nie trzeba kupować dodatkowych urządzeń. Wkrętarka zawsze znajdzie się pod ręką. Wysoka trwałość nasypu diamentowego powoduje, że szkło nie jest zbyt długo obrabiane i tym samym ryzyko przegrzania bardzo mocno eliminujemy. Do szlifowania krawędzi szkła można też użyć nie tylko szlifierek na pasy bezkońcowe, ale również i wkrętarek. Proces szlifowania polega wtedy na zamontowaniu tarczy, na przykład 125 mm i odpowiedniego krążka ściernego. Istnieje wielu zwolenników tej metody. Do zalet na pewno należy brak konieczności kupowania urządzenia. Zazwyczaj wkrętarka jest na warsztacie. Kolejną zaletą jest mniejsza waga, tym samym dłużej możemy pracować bez konieczności odpoczynku. Minusem natomiast jest szybsze zużywanie się krążków, gdyż logiczne jest, że ta powierzchnia tego krążka jest mniejsza. Mniejsza powierzchnia robocza. Istnieją też stacjonarne, duże szlifierki na krążki. Krążki o średnicy 600 mm i podłożu magnetycznym. Tak jak wspomniałem, do procesu szlifowania krawędzi używamy pasów bezkońcowych, krążków, dysków, tulei. Możemy je podzielić na tradycyjne, karborundowe, na przykład z firm VSM, Greenspor, lub diamentowe, na przykład z KGS. Są też specjalistyczne trajzaki z 3M. Pasy tradycyjne są najczęściej stosowane. Dostępne są one w następujących ziarnistościach: 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240 i 320. I tak 60 będzie pasem o bardzo mocnym zdzieraniu,
a 320 służy już będzie do delikatnych prac wykończeniowych. Wybór ziarnistości będzie zależał od grubości szkła oraz tego, z jaką dokładnością, jakością przełamiemy szkło. Czy będzie to równe załamanie, czy też takie, które wymagać będzie korekty. Odwiedzając nas, często zakłady stolarskie pytają, jak we własnym zakresie mogą uruchomić obróbkę szkła. Często pada pytanie, jak uzyskać gotową krawędź, nie mając warsztatu szklarskiego. Osobiście używamy do tego pasów o ziarnistości 80, 120 i 180, czasami 240. Praktyczna wskazówka. Jeżeli pracujecie pasem, na przykład 120, i traci on swoje właściwości, nie wyrzucajcie go. Może on się przydać później. Możemy go traktować jako pas o niższej granulacji, z większym numerem. Wykorzystać jeszcze możemy go parę razy. Aby wypolerować krawędź lustra dla klienta, możemy użyć pasa 120 i 240. Na samym końcu jednak użyjemy specjalnego pasa korkowego, aby szlif miał wypolerowane czoło. Te specjalne pasy zbudowane są na bazie korka i stosujemy je na mokro. Producent zaleca, aby taki pas namoczyć przed użyciem, aby korek nabrał wody. Oczywiście tutaj należy zwrócić szczególną uwagę, gdy szlifierki zasilane są prądem 220 V. Pasy korkowe również mogą mieć różne wymiary, zaczynając od 30, 100 i większe. Przy omawianiu procesu szlifowania krawędzi szkła należy wspomnieć jeszcze o maszynach ręcznych do usuwania warstwy powłoki. Jest to konieczne w przypadku szyb zespolonych na bazie szkła powleczonego. Maszyna taka usuwa warstwy napylenia, aby kleje mogły lepiej połączyć szkło z ramką. Występują też automatyczne stoły do rozkroju, którą taką opcję mają zautomatyzowaną. Wrócę jeszcze do krawędziarek. W tych dużych urządzeniach proces polerowania krawędzi realizowany jest inaczej. Nie przez pasy korkowe, ale przez specjalne tarcze polerskie oraz tarcze cerowe. Występują też maszyny, w których jest specjalny pojemnik na tlenek ceru w postaci sypkiej. O tlenku ceru i jego właściwościach przygotujemy osobny materiał, gdy jest to bardzo ważny temat w branży szklarskiej. Wracając do ręcznego szlifowania krawędzi, możemy wyróżnić najlepszych producentów pasów, takich jak VSM, Klingsport, Trizac oraz producenta materiałów diamentowych KGS. Najbardziej trwałą grupę pasów stanowią te ostatnie, KGS. Możemy wśród nich wyróżnić takie opatentowane marki jak Telium, Flexis, Swiflex. Różnica między Flexis a Swiflex polega na strukturze nasypu diamentowego. Jest to opatentowana struktura. Temat jest bardzo szeroki. Narzędzia są rewelacyjne, jednak mają swoją cenę. Osoby zainteresowane, proszę o komentarz i pytania, a chętnie rozwinę temat bardziej. Te produkty można nazwać Mercedesami, ponieważ charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacji, wyjątkowo dłuższą żywotność produktów, niezmienną wydajność, dużą szybkością szlifowania i wysoką produktywnością. Pasy diamentowe występują w rozmiarach 10 na 330, 30 na 530, 100 na 610, 100 na 1160, 100 na 1800 oraz 100 na 1830. Oprócz wspomnianych pasów są jeszcze tuleje, dyski, pady magnetyczne o średnicy 600 oraz ręczne pady, o których zaraz powiem. Omawiane wcześniej urządzenia i narzędzia służyły do szlifowania i stępienia krawędzi szkła. Oprócz szerokiej grupy maszyn do szlifowania szkła są jeszcze proste narzędzia do tępienia, którymi w błyskawiczny sposób możemy uzyskać bezpieczną krawędź, która nie będzie kaleczyć. Przejdźmy więc teraz do tępienia. I tak możemy wyróżnić ręczne urządzenia do tępienia szkła. Zatępiarki, pilniki ręczne, przyrządy na bazie tępienia z użyciem kamieni. W szerokiej ofercie można znaleźć różne przyrządy służące do tej czynności. Najpopularniejsze są zdecydowanie zatępiarki do szkła ze specjalnym materiałem ściernym. Tym materiałem jest omawiany wcześniej nasyp diamentowy Telium i Flexi. Każdy z tych zatępiarek występuje w trzech gradacjach i można je zidentyfikować kolorem. Kolory odpowiadają gradacjom 360, 220 i 120. Mamy następujące kolory: żółty 360, czerwony 220 i czarny 120. Zasada działania jest banalnie prosta. Bierzemy pad i granujemy krawędź. Zastosowanie niesamowicie twardego nasypu powoduje wysokość, trwałość materiału. Szybki efekt oszczędza nasz czas.
a cena między 150 a 200 zł powoduje, że urządzenie powinno znaleźć się w każdym zakładzie, które używa szkło do swoich produktów. Zasada działania pilnika ręcznego jest podobna, służy on do gradowania wycięć. Oprócz zacętniarek warto zwrócić uwagę na przyrząd do tępienia szkła z użyciem kamieni. Przyrząd to nic innego jak dwa kamienie zbliżone do siebie, tak aby można było poprawnie stępić powierzchnię szkła. Jednym pociągnięciem tępimy od razu dwa ranty szkła. W każdej chwili można dokupić kamienie wymienne. Warto co jakiś czas przekręcić pozycję kamienia, aby zużywał się on równomiernie po całym obwodzie. Zalecam też tępienie na mokro. Produkt świetnie się sprzedaje, najczęściej kupują go producenci mebli. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie naszych produktów serdecznie zapraszam do kontaktu. Nasi specjaliści z pewnością doradzą najlepsze przyrządy do tępienia szkła. Wspomniałem też o produktach Trizaka firmy 3M, ale ten temat zostawię na osobny odcinek, gdyż produkty bardziej używane są w polerowaniu szkła i usuwaniu rys. Okej, pora na ogłoszenie zwycięzcy poprzedniego odcinka. Szablon do wycinania naroży wyślemy do Jacka Szklarza. Pan Jacek jako jedyny zgłosił się do konkursu i tym samym drugi raz z rzędu wygrywa nagrodę. Pana Jacka proszę o kontakt na adres e-mail. Zapraszam do aktywności innych oglądających, gdyż jak widać bardzo łatwo wygrać u nas nagrodę. Zapraszam również na nasz fanpage facebookowy Las24. Dobrze, skoro wiemy już jak obrobić krawędzie, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy wykonali konkretne zadanie. Moim pomysłem jest pokazanie, jak wykonać akwarium. Poprzez wykonanie rozkroju szkła w specjalnym oprogramowaniu, pocięcie formatek, oszlifowaniu i wypolerowaniu krawędzi. Następnie sklejeniu ich do sprzedaży produktu. Co o tym myślicie? Napiszcie na dole w komentarzu. Jeśli macie inny pomysł, jestem otwarty na propozycje. Widzimy się ponownie w kolejnym odcinku za 2 tygodnie. Jeśli uważasz ten materiał za pomocny, ważny, koniecznie podziel się z nim, znajomym. Polub go i zostaw swój komentarz. Zapraszam do subskrypcji, koniecznie z dzwoneczkiem. Tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.